Ten wykład będzie naprawdę fascynujący, ale denerwuję się trochę, bo mam do przekazania dość dużo informacji, które będą wymagały waszego skupienia i wytężonej uwagi. Czy dacie radę skupić uwagę przez kolejne 50 minut? Starajcie się nic nie przeoczyć. Będziemy mówić o sprawach bardzo złożonych, ale wyjaśnimy je tak, by były zupełnie zrozumiałe. Będziemy też mówić o czymś, co dla wielu z was może być zupełnie nowe. Powiem coś, co wyda się wam przesadą, gdyż wielu z was jest wierzącymi ludźmi dłużej niż ja. Chcę wam przedstawić pogląd, który może się wam wydać dziwny, nieznany, choć zapewniam, że jest biblijny. Zanim rozpoczniemy, chciałbym się krótko pomodlić. Niebiański Ojcze, dziś zadajemy sobie pytanie, jak możemy być pewni, że istniejesz? Proszę o to, byś dał nam jasność myśli i posłał Ducha Świętego, aby objawił nam nie tylko prawdę o Twoim istnieniu, ale także Twojej niepojętej miłości do nas, o której mówiliśmy poprzednio. Bądź z nami, kiedy będziemy myśleć i studiować. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Przejdźmy od razu do rzeczy i zadajmy pytanie. Czy Bóg istnieje? Ostatnio spędziliśmy sporo czasu odpowiadając na pytanie, kim jest Bóg? W przeciwieństwie do pytania, czym jest Bóg? Powiedzieliśmy, że nie wiemy, czym jest w Jego zasadniczej naturze. Jednak Pismo Święte mówi nam bardzo dużo o tym, kim jest Bóg. Owszem, wiemy nieco o Jego naturze. Używamy słów takich jak wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, wieczny, duchowy. Ale Pismo Święte objawia nam nie tyle naturę Boga, ile Jego charakter, jakiego rodzaju Bogiem On jest. W tych trzech słowach, Bóg jest miłością, znajdujemy głębokie stwierdzenie dotyczące nie tylko charakteru Boga, ale także Jego natury. Nie mamy czasu, by mówić o tym dzisiaj szerzej, ale podsumuję krótko, iż jednym z powodów, dla których chrześcijanie historycznie przyjmują istnienie Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga Trójjedynego, czyli Trójcy boskich istot, swoistej boskiej społeczności czy rodziny, jest to, że Bóg jako istniejący w wielu osobach może być nie tylko miłujący, ale w głębi swojej natury może być miłością. Jest tak dlatego, że w samym bóstwie, wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Świętego, serce Ojca zwracało się wiecznie ku Synowi i Duchowi. Jednocześnie serce Syna zwracało się zawsze ku Ojcu i Duchowi, a serce Ducha ku Ojcu i Synowi. Tak więc w tej więzi, wielości i wzajemności Ojca, Syna i Ducha Świętego wyrażona jest prawda, iż Bóg nie jest jednostką, ale boską społecznością czy rodziną. To sprawia, że Jan mógł z mocą i przekonaniem napisać, iż Bóg jest miłością. Nie powinno nas zaskakiwać, że kiedy Bóg stwarza człowieka na swój obraz, stwarza go nie tylko jako mężczyznę, ani tylko jako kobietę, ale jako rodzinę, mężczyznę i kobietę. Pierwsze, co im mówi, to bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Innymi słowy, stwarzajcie kolejnych ludzi. Tak więc w dosłownym sensie, tym, co napełnia odzwierciedla podobieństwo do Boga, nie jest pojedyncza osoba, ale rodzina. Bóg jako rodzina stwarza rodzinę na swój obraz. Nic dziwnego, że kiedy Jezus modlił się i uczniowie słyszeli Go, a potem prosili, by nauczyć się tak szczerze i pięknie, jak On to czynił, a nie formalnie i ceremonialnie, jak faryzeusze, Jezus powiedział im, jeśli chcecie modlić się tak jak ja i mieć autentyczną więź z Bogiem, mówcie, Ojcze nasz. Całe Pismo, Stary i Nowy Testament, jest pełne wyrażeń nawiązujących do rodziny. W pierwszym liście Jana czytamy, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi.
W Ewangelii Jana apostoł napisał o Jezusie: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tak więc ten rodzinny język przewija się przez całą Biblię, a to dlatego, że Bóg w głębi swojej natury ma więź, wzajemność, wielość osób. Bóg jako rodzina stwarza rodzinę na swój obraz. Na tego wieloosobowego Boga Jan patrzy i mówi nie tylko, że Bóg jest miłujący, ale że w głębi swojej natury, charakteru i tego, co czyni Go Bogiem, Bóg jest miłością. Bóg jest nie tylko miłujący, nie jest to jedna z Jego wielu cech, ale jest miłością w swojej zasadniczej naturze. To wszystko jest piękne i wspaniałe, więc jako pierwsze umieściliśmy to na naszym stoliku prawdy. Bóg jest miłością. Jednak ktoś może zapytać, skąd wiadomo, że to jest prawda? Owszem, to miło brzmi. W dwóch pierwszych wykładach zauważyliśmy, że nawet jeśli nie wierzycie w Boga, musicie przyznać, że ze względów estetycznych historia biblijna jest piękną historią. Jednak pozostaje pytanie, czy nie jest to jedynie piękna baśń? Wielu ateistów zarzuca religijnym ludziom, że nie potrafią stawić czoła trudom życia o własnych siłach, więc wymyślają sobie jakiegoś Boga, aby się nim podpierać jak kulami ortopedycznymi. Czy historia biblijna jest tylko podporą, której ludzie słabego umysłu potrzebują, by przebrnąć jakoś przez tragedię życia? A może jednak istnieją dobre powody, by wierzyć w istnienie Boga? Czy Bóg jest wymysłem jak króliczek wielkanocny, święty Mikołaj czy wróżka Zębuszka? Czy też istnieją naprawdę dobre powody, by wierzyć w Jego istnienie? Niektórzy ludzie są absolutnie pewni w swoim myśleniu o Bogu, że Boga nie ma. Ateizm zakłada, że we wszechświecie istnieją wyłącznie materia i energia. Nie ma w nim miejsca dla Boga ani potrzeby istnienia Boga. Monizm to pogląd, według którego Bóg i wszechświat są jedno. Teizm zaś jest oparty na twierdzeniu, że Bóg stworzył wszechświat oraz jest odrębny i różny od niego. Jednak ateiści są przekonani, że Bóg nie istnieje. Zauważyliście zapewne, że obecnie mamy do czynienia z nową falą ateizmu. Czasami jego zwolenników nazywamy neoateistami. Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris i im podobni nie zadowalają się już wierzeniem, że Boga nie ma, ale bardzo gorliwie zabiegają o to, by także inni uwierzyli, że nie ma Boga. Pisząc o tym książki, debatują z teistami, wykupują reklamy na autobusach w Londynie. Ostatnio natknąłem się na taki napis: Bóg przypuszczalnie nie istnieje, więc ciesz się życiem. Jak widzicie, są dość ostrożni, gdyż użyli słowa przypuszczalnie. Uświadamiają sobie, że nikt nie jest w stanie z całą pewnością stwierdzić, że Boga nie ma. W jednym z wywiadów Richarda Dawkinsa zapytano: twierdzi pan, że Boga prawdopodobnie nie ma. Jak wyraziłby pan to prawdopodobieństwo w procentach? Czy jest pan tego pewny w 51%? Odpowiedział: o nie, znacznie więcej. Rozmówca zapytał: 90%? Jeszcze więcej. Jak w ogóle można to policzyć? Czy ktoś może powiedzieć: jestem w 93,5% pewny, że Boga nie ma? Dzisiaj chciałbym wam uświadomić, że Dawkins, Hitchens, Harris i inni się mylą. Dobre dowody wskazują na to, że Bóg istnieje. Jednak chciałbym wyjść poza przedstawianie poglądów i argumentów. Chciałbym wam wskazać sposób, w jaki możecie być pewni, że Bóg istnieje. Może się to wam wydawać nowe. Zapytacie, jak to, w 100% pewni? Na pewno możemy wiedzieć? O tak. Odpowiedź brzmi twierdząco. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Jak wielu z was wierzy, że Bóg istnieje? Podnieście ręce. Niemal wszyscy, a może nawet zupełnie wszyscy. A teraz zadam wam inne pytanie. Jak wielu z was wie, że Bóg istnieje? Nie wszyscy podnieśli ręce, ale większość. Zapytacie, czy to nie to samo?
Pierwsze pytanie brzmi, jak wielu z was wierzy, że Bóg istnieje? A drugie, jak wielu z was to wie? Czy jest różnica między wierzeniem a wiedzą? Z pewnością tak. Rozmawiam z ludźmi młodszymi i starszymi na całym świecie i lubię patrzeć, jak reagują na te pytania. Ilu z was wierzy, że jest Bóg? Prawie wszyscy podnoszą ręce. Ale potem pytam, ilu z was wie to na pewno? A wtedy zaczynają się wahać. Jesteście trochę jak Richard Dawkins. Przypuszczalnie Bóg istnieje, ale nie jesteście pewni. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasze przekonanie jest zależne od nagromadzonych dowodów i wyrażane w procentach? Czy możemy wiedzieć w 96%, a może mniej lub więcej, na czym możemy oprzeć naszą wiedzę? Chciałbym wam dzisiaj zasugerować, iż odpowiedź brzmi: tak, Bóg istnieje, a choć nie możemy tego dowieść w matematycznym sensie, nie potrafię was wystarczająco przekonać, że Bóg istnieje, to jednak twierdzę, że można to wiedzieć z całą pewnością. Niektórzy z was powiedzą, to niemożliwe. Jak możesz twierdzić, że nie potrafisz tego udowodnić, ale możesz wiedzieć? Oto odpowiedź. Jest wiele ważnych faktów, co do których z doświadczenia wiecie, że są prawdą, ale nie potraficie ich zadowalająco udowodnić innym. Na przykład, ilu z was lubi ciasteczka z czekoladą? Widzę, jak rozglądacie się z dezaprobatą. Czy muszę się przyznawać? Wiem, że to religijne spotkanie, ale żeby tak od razu wyznawać grzechy? No dobrze, ułatwię wam. Ilu z was lubi banany? Łatwizna. Większość ludzi lubi banany. Zapytam was jednak, czy jesteście pewni, że lubicie banany? Wierzycie, że lubicie banany, czy po prostu to wiecie? Powiedzmy, że wam nie wierzę. Jestem bananosceptykiem. A wy jesteście bananoewangelistami. Mówicie mi, lubię banany, a ty także powinieneś lubić banany. A ja odpowiadam, to niemożliwe, byś lubił banany. Przecież nikt nie lubi bananów. Patrz na mnie, jestem bananosceptykiem. A wy na to, ależ ja lubię banany i to bardzo. Teraz zapytam was, czy możecie zrobić cokolwiek, by dowieść mi, że lubicie banany? Zawsze ktoś odpowiada twierdząco, ale jesteście w błędzie. Nie możecie. Załóżmy jednak, że możecie. Co zrobilibyście, żeby przekonać bananosceptyka, że lubicie banany? Co moglibyście zrobić? Moglibyście zjeść banana lub kilka, ale ja jako sceptyk powiedziałbym, że jecie je tylko po to, by mnie przekonać, że je lubicie, choć naprawdę ich nie lubicie. Powiedzmy wprost, nie możecie tego udowodnić. Jest zupełnie niemożliwe, byście w logicznym sensie dowiedli mi, że naprawdę lubicie banany. Bo ja w moim sceptycyzmie byłbym cały czas pewien, że ich nie lubicie, a jedynie usiłujecie mnie przekonać. Wierzyłbym, że kiedy je zjadacie, wcale wam nie smakują, a jedynie chcecie mi mówić, że jest inaczej. Powiecie mi, chwileczkę. Przecież wiem, że lubię banany. No właśnie. Możecie coś wiedzieć intuicyjnie, wewnętrznie, ale nie potraficie tego zadowalająco udowodnić innym, bo dzieje się to w waszym doświadczeniu. Czy to jest dla was jasne? Pozwólcie, że posłużę się inną ilustracją. Wyobraźcie sobie, że wybraliście się z rodziną na wakacje do Tajlandii i zostaliście aresztowani na lotnisku. Nikt wam niczego nie wyjaśnił, a zamiast pić mleko kokosowe na plaży, spędziliście noc w tajskim areszcie. Po kilku dniach stawiono was przed tajskim sądem, gdzie wszyscy mówili po tajsku, aż w końcu tłumacz poinformował was, że jesteście oskarżeni o przemyt narkotyków. Czy są na sali jacyś przemytnicy narkotyków? Podnieście ręce, bo kilku policjantów chciałoby z wami porozmawiać. Dla naszych potrzeb załóżmy, że nie jesteście przemytnikami narkotyków, czego jestem zupełnie pewien. Ale wyobraźcie sobie, że zostaliście oskarżeni o przemyt narkotyków. Okazuje się, że policja otrzymała poufną informację, że ktoś, kto wygląda tak jak wy, ubiera się jak wy, ma takie same inicjały i tak dalej, przyleci do Tajlandii w celu dokonania przemytu narkotyków. Mieliście pecha i znaleźliście się w złym miejscu o złej porze. Zapytam was, czy istnieje jakaś liczba dowodów, które prokurator mógłby przedstawić, by przekonać was, że jesteście przemytnikami narkotyków? Skoro wiecie, że jesteście niewinni, czy to w ogóle możliwe? Czy zastanawialibyście się, o, to dobre dowody, może ma rację?
Nie, ani przez chwilę nie mielibyście wątpliwości, bo wbrew wszelkim zewnętrznym dowodom, wiecie wewnętrznie i intuicyjnie, że nie jesteście przemytnikami narkotyków. Wiecie to, choć nie potraficie tego dobitnie wykazać. Czy zauważyliście różnicę? Jest różnica między wiedzeniem, że coś jest prawdą, a wykazaniem, że jest to prawdą. Możecie wiedzieć, że lubicie ciasteczka z czekoladą, ale nie potraficie przekonać do tego kogoś, kto upiera się przy swoim sceptycyzmie. Możecie wiedzieć, że lubicie banany, ale nie możecie dowieść innym, że lubicie banany, bo oni nie potrafią odczuć waszego smaku ani poczuć tego, co czujecie, kiedy jecie banany. Jeśli ktoś absolutnie upiera się w swoim sceptycyzmie wobec stwierdzenia, że lubicie ciastka czy banany, albo że nie jesteście przemytnikami, co możecie zrobić, by dowieść mu, że jest inaczej niż myśli? W przypadku oskarżenia o przemyt możecie jeszcze przedstawić dowody na to, że nie jesteście przemytnikami, ale w przypadku bananów i ciastek nie macie szans. Możecie jedynie powiedzieć, mówię prawdę, a ty wiesz lub nie. Ja wiem, że to jest prawda. Uważajcie, nawet jeśli nie mogę tego zadowalająco wykazać tobie. Słyszycie różnicę? Wiem, że to prawda, nawet jeśli nie mogę tego wykazać tobie dostatecznie dobitnie. To samo dotyczy nie tyle wiary w Boga, ile poznania Boga. Dzisiaj przedstawię wam naprawdę dobre dowody przemawiające za wiarą w istnienie Boga. Jednak istnieje wielka przepaść, tak wielka jak kanion rzeki Colorado. Między wierzeniem, że Bóg prawdopodobnie istnieje, a wiedzeniem na pewno, że On istnieje. To naprawdę ogromna przepaść, ogromny przeskok. To właściwe słowo. Niektórzy ludzie stoją na jednym brzegu i mówią, dowody wydają się wskazywać w tym kierunku. Naprawdę myślę, że Bóg prawdopodobnie istnieje. Przedstawię wam dzisiaj te dowody. Ale ważniejsze jest to, jak możecie przejść od zaledwie wierzenia na podstawie dowodów do prawdziwej wiedzy, takiej samej jak ta, że lubicie banany i ciasteczka z czekoladą. Jak możecie wiedzieć, że Bóg istnieje? To, co Biblia mówi na ten temat, jest bardzo interesujące. W Ewangelii Jana Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus powiedział, że będziemy wiedzieć, nie tylko wierzyć, że On jest Mesjaszem, drogą, prawdą i życiem. Powiedział, że będziemy to wiedzieć dzięki Duchowi Świętemu. Czytam z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Te słowa kierują nas ku trójjedynej naturze Boga, jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Posłuchajcie uważnie, ja prosić będę Ojca, jedna osoba, druga osoba, i da wam innego Pocieszyciela, trzecia osoba. Trzy osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty, da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Teraz uważajcie, Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Niewierzący świat nie może go przyjąć. Dlaczego? Bo go nie widzi i nie zna. Aha. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, bo w Niego nie wierzy. Ponieważ nie widzą, używają tego jako wymówki, by Go nie znać. Posłuchajcie dalej. Wy Go znacie. Nie tylko w Niego wierzycie, ale znacie Go. W jaki sposób Go znamy? Bo przebywa wśród nas i w was będzie. Jezus mówi tu coś bardzo ważnego. Mówi, będziecie wiedzieć, że ja jestem Mesjaszem. Będziecie wiedzieć, że nie zostawiłem was sierotami. Będziecie wiedzieć, że ja jestem z wami, gdyż ja poślę Ducha Świętego. W innym miejscu Jezus powiedział nawet, że dobrze jest dla nas, że On odejdzie, gdyż Jezus jest związany czasem i przestrzenią w swojej inkarnacji. Kiedy był w Galilei, musiał iść do Jerozolimy. Kiedy był w Jerozolimie, musiał iść do Betanii i tak dalej. Związany czasem
nami przestrzenią. Tak więc powiedział uczniom, dla was lepiej, żebym odszedł do nieba. Pewnie pomyśleli, jak to możliwe, że dobrze dla nas, by nasz nauczyciel nas opuścił? A Jezus wyjaśnia, bo gdy odejdę, poślę wam Ducha Świętego. On nie jest ograniczony czasem i przestrzenią, jak ja w mojej ludzkiej postaci, inkarnowany. On będzie z wami, ale więcej jeszcze, będzie w was. Duch będzie w was i będziecie wiedzieli, będziecie znali prawdę, a prawda was wyzwoli. Nowy Testament powtarza to raz za razem. Apostoł Paweł napisał w 8 rozdziale listu do Rzymian, jednym z moich ulubionych fragmentów Biblii. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Po raz kolejny mamy tu język nawiązujący do rodziny. Prowadzeni przez Ducha Bożego są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc Paweł mówi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. Czy ktoś z was był adoptowany jako dziecko? Ja byłem adoptowanym dzieckiem. Czyżbym był jedynym adoptowanym na tej sali? To jakaś statystyczna anomalia. Jest tu co najmniej 200 osób, a tylko ja byłem adoptowany. Niezwykłe. Mam ochotę zmienić temat wykładu i mówić o rachunku prawdopodobieństwa, ale nie zrobię tego. Posłuchajcie dalej. Ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Teraz uważajcie, wyjaśnię wam, co Paweł mówi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, ale ducha Chrystusa, a On woła do Boga z was. Tato, Ojcze! Mój Ojcze! I dalej mówi, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Uważajcie na linię rozumowania Pawła. Jest ona identyczna z rozumowaniem Jezusa. Mówi on, że Bóg posyła Ducha do was, a kiedy Go przyjmujecie, przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela, Mesjasza, Duch woła w waszym imieniu, Boże, jesteś moim Ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem. Do tego Paweł mówi, że Duch składa świadectwo waszemu Duchowi, abyście wiedzieli, że jesteście dziećmi Bożymi. Nie lekceważcie tego. Często zadają chrześcijanom pytanie, skąd wiesz, że Bóg istnieje? Wtedy przedstawiają dowody z Biblii, proroctwa, ale nie o to mi chodzi. Prawda Pisma Świętego, piękno biblijnych proroctw, a nawet pewne dowody naukowe, na które za chwilę zwrócimy uwagę, wskazują jedynie, że prawdopodobnie masz rację, wierząc, że Bóg istnieje, jedynie na podstawie zewnętrznych dowodów, ale nie o tym mówi Nowy Testament. Nie mówi on, że wiemy, iż Bóg istnieje i jest naszym Ojcem na podstawie zewnętrznych dowodów. Mówi, że wiemy, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Bóg świadczy o tym osobiście w osobie Ducha Świętego. Bóg mówi wam, jesteś moim dzieckiem. Samo objawienie Boga w Jego naturze wobec was sprawia, że to wiecie. Nawet jeśli nie potraficie tego wyjaśnić innym, nawet jeśli nie znacie żadnych dowodów naukowych, teologicznych, filozoficznych ani biblijnych, po prostu wiecie, że wiecie. Przeczytam kilka fragmentów na ten temat. W pierwszym liście Jana apostoł napisał coś, co brzmi wręcz niewiarygodnie. A wy macie namaszczenie od Świętego, to znaczy Ducha Świętego. Macie namaszczenie od Świętego, macie Ducha Świętego i wiecie wszystko. Oczywiście nie chodzi tu o wszelką wiedzę z dziedzin takich jak geografia, topologia, antropologia czy biologia oceanów. Nie to ma Jan na myśli. Nie twierdzi, że staliśmy się jak encyklopedia. Mówi wierzącym, że wiedzą wszystko, co wiąże się z ich więzią z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Nie potrzebują pastora, żeby im to mówił. Nie potrzebują księdza ani nawet apostoła. Po prostu wiedzą w głębi duszy, że są dziećmi Bożymi. Dalej Jan pisze, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście,
pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Nie potrzebujecie Davida Asherika, aby wam to powtarzał. Jan mówi, nie potrzebujecie nawet, żebym ja wam to mówił. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Sam Bóg nauczył was tego przez Jego Ducha. Sam Bóg objawił się wam w osobie Ducha Świętego, więc nikt inny nie musi was uczyć, nawet sam apostoł Jan. W trzecim rozdziale tego samego listu czytamy. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Zwróćcie uwagę na te wyrażenia. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Janie, skąd mam to wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym? Jan powiada, bo Bóg dał ci Ducha Świętego. Mówiąc językiem Pawła, Jego Duch świadczy twojemu duchowi, że jesteś dzieckiem Bożym. Wiesz to, bo sam Bóg objawił się osobiście tobie. Czytamy dalej w rozdziale czwartym. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. I jeszcze mój ulubiony rozdział piąty. Czytamy tam niesamowite słowa o Jezusie. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. I Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Troje daje świadectwo, Duch, woda i krew. I tych troje stanowi jedno. Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, a to tym bardziej powinniśmy przyjąć świadectwo Boga, które jest ważniejsze, bo jest świadectwem Boga, który zaświadczył o swoim Synu. Ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo Boga. Ten zaś, kto nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. Jan mówi, skoro wierzycie w to, co mówią wam ludzie, to z pewnością powinniście wierzyć Bogu. Często wierzymy w to, co nam mówią ludzie. Ktoś nam mówi, to jest bardzo dobry deser, powinieneś go sobie zamówić. A wy wierzycie. Gdybym wam powiedział, to jest bardzo dobra książka i powinniście ją przeczytać, wielu z was uwierzyłoby mi. Jeśli ktoś wskazuje wam drogę i każe skręcić w prawo, nie mówicie, udowodnij to. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Jan mówi, że wierzymy ludziom, których uznajemy za wiarygodnych. Zatem skoro wierzymy ludziom, tym bardziej powinniśmy wierzyć Bogu. Posłuchajcie tych kulminacyjnych słów i przeczytajcie je sami w swojej Biblii. Kto wierzy w Syna Bożego ma świadectwo. Jakie są trzy kolejne słowa w waszej Biblii? To zdumiewające. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. I dalej, kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim. Powinniśmy powtarzać sobie te słowa wielokrotnie. Jan mówi, nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Wiecie, bo Bóg dał wam namaszczenie Ducha Świętego. Dzięki niemu wiecie, że macie więź z Bogiem. Wiecie wszystko dzięki niemu. Nie potrzebujecie ludzi, żeby was tego uczyli, bo sam Bóg was tego nauczył. Macie świadectwo nie z zewnątrz, ale w was samych. Nowy Testament wyraźnie uczy, i to w dziesiątkach innych takich fragmentów, że wiemy, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Bóg w osobie Ducha Świętego mieszka w nas i woła w naszym imieniu: Boże, Ojcze. W ten sposób wiemy. A teraz powiem wam o tym, jak to wykazać. Czy mamy jeszcze jakieś zewnętrzne dowody? Czy tylko tę błogą pewność w sercu? Czy istnieją dobre, zewnętrzne argumenty na rzecz wiary w Boga? Dzisiaj podam wam cztery takie zewnętrzne dowody na istnienie Boga. Zwróćcie uwagę, że nie mówię o zewnętrznych dowodach na wiedzenie, że Bóg istnieje. Wiecie o tym dzięki Duchowi Świętemu, ale wykazać to możecie tylko na podstawie zewnętrznych dowodów. Te cztery dowody możemy wyrazić pojedynczymi słowami: czas, życie, umysł, obowiązek. Przeanalizujemy je bardzo szybko. Pierwszy z dowodów dotyczy czasu. Słynny fizyk Stephen Hawking napisał, niemal każdy obecnie wierzy, że wszechświat i czas miały początek w wielkim wybuchu. Pomijmy wielki wybuch i to, czy ktoś w niego wierzy, czy nie. Hawking ma rację w jednym. Czas, podobnie jak wszechświat, miał początek. Powtórzmy, czas miał początek.
Kolejny cytat to fragment wypowiedzi astronoma Owena Gingridge'a. Czas, jaki znamy, jaki rozumiemy, definiowany jako przed i po, coś stało się przedtem, a coś innego potem. Czas, jaki znamy, jest elementem wszechświata. Przed początkiem wszechświata czas nie istniał. Nie było wówczas kategorii kiedy. Ciekawe, że Pismo Święte wydaje się to potwierdzać. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pismo zaczyna się od początku. Zastanawiacie się, i co z tego? Otóż okazuje się, że jest to bardzo istotne. Przed sformułowaniem współczesnej wizji wszechświata i jego pozornego rozszerzania się, zwróćcie uwagę na słowo pozornego. Większość kosmologów i astrofizyków sądziła, że wszechświat jest wieczny, gdyż zawsze istniał. Carl Sagan, autor serialu popularno-naukowego o kosmosie, mawiał: wszechświat jest wszystkim, co istniało, istnieje i zawsze będzie istnieć. Oczywiście nie wierzył on w Boga, ale wierzył, że wszechświat, jak Bóg, jest wieczny. Zawsze był i zawsze będzie. Dzisiaj żaden kosmolog czy astrofizyk w to nie wierzy. Hawking twierdził, że praktycznie każdy wierzy, iż wszechświat miał początek. Przemawiają za tym mocne matematyczne, filozoficzne i naukowe dowody. Pierwszy dowód to coś, co Hawking nazywa wielkim wybuchem. Nie mamy czasu, by mówić o kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła i całym rozumowaniu prowadzącym do tego wniosku. Krótko mówiąc, od czasu wynalezienia nowoczesnych teleskopów, kosmolodzy zauważają, jakby wszechświat się rozszerzał. Wydaje się, że wszystko oddala się od siebie nawzajem. Stąd anomalia w widmie świetlnym gwiazd zwana przesunięciem ku czerwieni. Uczeni wierzą, że ponieważ gwiazdy się oddalają, wpływa to na odbiór długości fali światła emitowanego przez nie. Tak samo wysokość dźwięku policyjnej syreny zależy od tego, czy radiowóz zbliża się do słuchającego, czy oddala się od niego. Podobnie uczeni obserwują oznaki ruchu we wszechświecie. Jakby wszystko oddalało się z niewiarygodną prędkością od jakiegoś hipotetycznego środka. Tak więc w latach 40. i 50. XX wieku zaczęto postulować, że wszechświat się rozszerza. Świat naukowy protestował przeciwko temu. Pytano, jak to możliwe, by wszechświat się rozszerzał, skoro jest wieczny. Jeśli istniał zawsze, to dlaczego miałby się rozszerzać? I do czego miałby się rozszerzać, a właściwie od czego? Powoli astronomowie i inni zaczęli przyznawać, że prawdopodobnie ich dotychczasowe założenia były błędne. Dopuszczali coraz częściej myśl, że wszechświat miał początek. W ciągu kilkudziesięciu minionych lat nastąpiła niemal zupełna zmiana sposobu myślenia. Dlatego Hawking mógł napisać, że obecnie niemal wszyscy wierzą, że wszechświat i czas miały początek. Z mojego punktu widzenia nie jestem szczególnie zainteresowany nauką, choć oczywiście uważam ją za fascynującą dziedzinę. Liczy się to, że współcześni uczeni przyznają, że wszechświat miał początek, podobnie jak Pismo Święte mówi, że wszechświat miał początek. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Mamy tu przykład zdumiewającej spójności. Arno Penzias, który otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła, powiedział: gdybyśmy o wszechświecie wiedzieli tylko tyle, ile mówią o nim Pięcioksiąg Mojżesza i Księga Psalmów, czyli w gruncie rzeczy Biblia to nasze przewidywania dotyczące natury wszechświata, byłyby całkowicie zbieżne z praktycznymi obserwacjami. Wszystko wskazuje, że wszechświat miał początek. Ale jest także dobry matematyczny powód, by wierzyć, że wszechświat miał początek. Jeśli w jakimś momencie rozboli was głowa, nie przejmujcie się. Jesteśmy tu dzisiaj, jakikolwiek jest to dzień. Wczoraj miałem rocznicę urodzin, więc dzisiaj jest 16 sierpnia. Jeśli dzisiaj jest 16 sierpnia, to ile chwil, dni czy innych jednostek, lat, dekad, powiedzmy, dni,
Ile dni istniało przed 16 sierpnia 2013 roku? Oczywiście odpowiedź brzmi, nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że nie mogła istnieć nieskończona liczba dni przed 16 sierpnia. Skąd wiemy, że nie mogła istnieć nieskończona liczba dni przed dniem dzisiejszym? To proste. Nieskończona liczba nie może zostać zmierzona ani policzona. Będziecie liczyć, liczyć w nieskończoność. Największe wyobrażalne liczby będą jedynie początkiem początku. Nie mogła istnieć nieskończona liczba dni przed dniem dzisiejszym. Bo nie przebrnęliśmy przez te wszystkie dni, by dotrzeć do dnia dzisiejszego. Jedynym sposobem, byśmy mogli przemierzyć czas do dzisiaj, jest to, że istniał jakiś początek, w którym liczenie się rozpoczęło i doprowadziło nas do dzisiaj przez te wszystkie jednostki czasu, jakichkolwiek zechcecie użyć. Zatem mamy dobry matematyczny, filozoficzny i naukowy dowód na to, że wszechświat miał początek, a to pasuje dokładnie do tego, co mówi Pismo. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Oto mamy dobry powód, by wierzyć, że Bóg istnieje. Jeśli istniał początek, to istniał także ten, który zapoczątkował. Objaśnijmy to krótko. Ten, który zapoczątkował, nie mógł być produktem procesu, który zapoczątkował. Musiała istnieć przyczyna, która zapoczątkowała proces, nie dająca się wyjaśnić przez sam proces. Ta przyczyna nadała bieg wszystkiemu. Można to opisać, czy choćby wyrazić w trzech prostych zdaniach. Po pierwsze, wszystko, co zaczyna istnieć, ma przyczynę. To oczywiste. Po drugie, wszechświat zaczął istnieć. Przyznają to nawet współcześni kosmolodzy, fizycy i inni uczeni. Z tych dwóch założeń logicznie wynika trzecie, mianowicie, iż wszechświat miał przyczynę, a przyczyna ta była bezprzyczynowa, ale sama stała się przyczyną wszystkich kolejnych przyczyn. Na marginesie, jak nazywamy bezprzyczynową przyczynę wszystkich kolejnych przyczyn? Nazywamy ją Bogiem. To On nadał wszystkiemu bieg. Tak więc mamy bardzo dobre powody, by wierzyć, że w gruncie rzeczy, z samej natury czasu wszechświata, wynika, iż Bóg istnieje. Jednak jeszcze lepszym powodem wiary w istnienie Boga jest natura życia. Czytam właśnie bardzo ciekawą książkę, polecaną przez wybitnych kreacjonistów, zatytułowaną Wątpliwości Darwina. O Darwinie będziemy mówić następnym razem, choć niezupełnie tak, jak się tego spodziewacie. W tej książce chodzi o to, że współczesna biologia wyraźnie świadczy, że w biologicznym rozwoju nastąpiła w pewnej chwili informacyjna eksplozja. Nawet ludzie wierzący w długie ery ewolucji, w które ja nie wierzę, i zakładający długą chronologię świata przyznają, że w pewnym momencie nastąpiła informacyjna eksplozja. Pojawił się ogrom danych w zapisie geologicznym. W tej książce zdefiniowano to jako eksplozję kambryjską. Przeróżne formy zwierząt i roślin po prostu nagle się pojawiły. Ale trzeba ogromnej ilości danych, by zdefiniować trylobita, człowieka, małpę, kraba czy ślimaka. Trzeba naprawdę mnóstwo informacji. Co z tego wynika? Słuchajcie uważnie. Jedynym znanym źródłem informacji jest inteligencja. Informacje czerpiemy z inteligentnych źródeł. Gdzie mamy informację, tam mamy najwyraźniej dostęp do inteligentnego źródła. Francis Crick, który był jednym z najważniejszych odkrywców molekuły DNA i otrzymał za to Nagrodę Nobla w 1962 roku, powiedział: uczciwy człowiek uzbrojony w całą wiedzę dostępną obecnie może jedynie stwierdzić, że w pewnym sensie powstanie życia jawi się dziś jako niemal cud. Zauważcie, że nie mówił tego z religijnego punktu widzenia, ale z naukowego. Życie jawi się jako cud,
jakoże tak liczne są warunki, które muszą być spełnione, by mogło ono trwać. Oto jaką mamy sytuację. Kto z was pamięta ze szkoły spiralę DNA? Mówimy, o, ciekawe, zobacz, jakie to skomplikowane. Ale złożoność DNA nie leży w kształcie samej molekuły, ale w układzie czterech zasad organicznych tworzących coś, co możemy nazwać chemicznym językiem. Musimy sobie uświadomić, że jest to informatyczny język, kod. Kiedykolwiek mamy do czynienia z językiem japońskim, chińskim, muzycznym czy jakimkolwiek innym, zakodowanym przy pomocy symboli, wiemy, że mamy do czynienia z przejawem inteligencji. Tak więc Crick mówi, odkryliśmy, że podstawowe składniki życia nie są jak przypadkowe drobinki, jakiejś mazi tworzące całość na zasadzie cegiełek spajanych za prawą, jak sądził Darwin, nie mając do dyspozycji techniki mikroskopowej, którą posiadamy obecnie. Obecnie wiemy, że najprostsza komórka w ludzkim ciele jest znacznie bardziej skomplikowana niż fabryka produkująca samochody. Najbardziej zaawansowane przemysłowe procesy technologiczne są niczym w porównaniu z komórkami naskórka. Wewnętrzna maszyneria i nanotechnologia żywej komórki przechodzi ludzkie pojęcie. Dawno temu ludzie patrzyli przez prymitywne mikroskopy i nie mieli o tym pojęcia, ale wraz z rozwojem techniki zaczęliśmy rozumieć, że DNA to nie jakaś podwójna tasiemka połączona poprzeczkami, ale kod. Język. A jedynym znanym źródłem informacji, kodów, języków i symboli jest inteligencja. W 2001 roku ten fakt doprowadził jednego z najsławniejszych akademickich ateistów, Antoniego Flew, do zmiany stanowiska i przyznania, że Bóg istnieje. Napisano o tym książkę, więc możecie przeczytać o nawróceniu jednego z najbardziej znanych wojujących ateistów. Anthony Flew tak opisał dowód, który skłonił go do zmiany stanowiska. Myślę, że materiał DNA wykazuje, że inteligencja musiała być zaangażowana w skomponowanie tej niezwykle złożonej kombinacji poszczególnych elementów. Nadzwyczajna złożoność, niezbędna dla osiągnięcia takich rezultatów, jakie zostały osiągnięte, jawi się mi możliwa jedynie jako dzieło inteligencji. Flew mówi niejako, mamy tu do czynienia z informacją, danymi, językiem. Jak to inaczej wyjaśnić, jeśli nie istnieniem inteligencji? Tak więc biologia świadczy, że istnieją mocne dowody, by wierzyć. Coraz większa liczba biologów, nie większość, ani nawet blisko połowy, ale coraz większa liczba biologów i innych naukowców, którzy twierdzą, że wszystko wskazuje na działanie inteligencji. Sama natura życia przekonuje nas o tym. Jednak według mnie najbardziej przekonujące są dowody związane z umysłem. Albert Einstein wypowiedział kilka zdań podobnych do tego, ale to wydaje mi się najlepsze. Wieczna tajemnica świata leży w jego zrozumiałości. Fakt, że świat jest zrozumiały, to istny cud. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Einstein miał na myśli świat z całą jego matematyką, fizyką, precyzją Układu Słonecznego i całego kosmosu, tablicą okresową pierwiastków i setkami innych naukowych faktów, które odkryliśmy, bo prawdy naukowe nie są tworzone, a jedynie odkrywane. Spróbuję sparafrazować to, co powiedział. Gdyby najwyższą formą życia na Ziemi była złota rybka, a wszystko poniżej było takie, jakie jest, to nadal mielibyśmy bardzo złożony, zdumiewający, skomplikowany świat, tak w skali makro, jak mikro. Jednak złota rybka nie byłaby w stanie tego docenić. Nie przyglądałaby się zachodom słońca i nie rozmyślałaby nad sensem życia. Nie przyglądałaby się gwiazdom, jak Galileusz, i nie doszłaby do wniosku, że zamiast geocentrycznego systemu mamy system heliocentryczny. Einstein mówi, że tajemnica wszechświata polega na tym, że nie tylko jest on fantastycznie uporządkowany i niesamowicie złożony, ale do tego istnieje umysł, który jest zdolny to sobie uświadomić. Zastanówcie się nad tym, jak powiedział Carl Stapel Lewis, powinno to budzić nasze podejrzenia.
Istnieje nie tylko wspaniały świat, ale także umysły zdolne to rozpoznać. Dlatego Einstein mówi, że tajemnica świata polega na jego zrozumiałości. Język matematyki i fizyki pozwala nam formułować i przekazywać informacje na temat świata. Nasze umysły są w stanie przyswajać i przetwarzać te informacje. Według Einsteina to istny cud. Oczywiście, powinno to budzić nasze podejrzenia. Dla kogoś, kto wierzy w Biblię, także jest to cud rozumiany jako fakt stworzenia nieba i ziemi przez Boga, który stworzył także Adama i Ewę oraz ich potomków, dając im wolę, umysł i intelekt, pozwalające myśleć o świecie i badać go. Ma to dla nas sens. Ale według ateistów, którzy wierzą w przypadkową genezę świata, jest to najszczęśliwszy z możliwych zbiegów okoliczności. Po pierwsze, przypadkiem powstał uporządkowany wszechświat. Po drugie, przypadkiem powstał umysł zdolny pojąć to uporządkowanie wszechświata. Co za szczęśliwy zbieg przypadków. O nie, to przeczy przypadkowości. Nawet Einstein przyznaje, że jest to wieczną tajemnicą. Z Einsteinem zgadza się astronom Owen Gingrich, który jest chrześcijaninem. Jak sam twierdzi, nie jest chrześcijaninem jedynie ze względu na wiarę w księgę czy wiarę w Boga, ale na podstawie nauki. Według niego nauka doprowadziła go do przekonania, że najlepszym wyjaśnieniem wszechświata, w którym żyjemy, jest istnienie Boga. Napisał on, według mnie wiara w ostateczną przyczynę Boga Stwórcę stanowi spójne wyjaśnienie tego, dlaczego wszechświat wydaje się tak wspaniale zaprojektowany dla istnienia inteligentnego życia, zdolnego do refleksji nad sobą. Nie istnienia złotych rybek czy dżdżownic, ale istot inteligentnych, zdolnych do refleksji nad sobą. Istot, które mogą usiąść pod rozgwieżdżonym niebem i pomyśleć, jakie niesamowite gwiazdy, jaki jest cel mojego życia. Złote rybki ani dżdżownice tego nie robią. Gingrich mówi to samo, co Einstein. Najlepszym wyjaśnieniem tego, dlaczego świat wydaje się tak paniale zaprojektowany dla istnienia inteligentnego życia, zdolnego do refleksji nad sobą, jest istnienie Boga Stwórcy. Dalej mówi, gdybyśmy dokonali choćby niewielkiej zmiany w jednej z wielu stałych fizycznych, wszechświat przestałby się nadawać do zamieszkania. Innymi słowy, gdyby wszechświat był tylko odrobinę inny, nie byłoby w nim żadnego życia, z pewnością nie było inteligentnych istot zdolnych pojąć istnienie wszechświata. Powtórzę jeszcze raz. Z pewnością powinno to budzić nasze podejrzenia. Tak się składa, że mamy umysł zdolny pojmować wszechświat, w którym żyjemy. Tak się składa, że jesteśmy w stanie formułować języki, zarówno mowy, jak i matematyki i fizyki, by w sensowny sposób opisywać wszechświat. Z tych faktów wyziera zamiar, projekt i cel. Jednak to wszystko nie dowodzi, że Bóg istnieje. W najlepszym razie ktoś może powiedzieć, to interesujące. Albo ktoś przyzna, całkiem możliwe, że to najlepsze wyjaśnienie. Zwróćcie uwagę, według mnie wiara w ostateczną przyczynę stanowi najlepsze wyjaśnienie. Wiara. Moje pytanie brzmi, czy możemy wyjść ponad wierzenie? Czy możemy przejść od dobrych dowodów, które wyglądają sensownie i dają 96% wiarę w Boga, do wiedzy opartej na doświadczeniu? Odpowiedź brzmi tak. Dobra nowina jest taka, że wasze doświadczenie z Duchem Świętym, wasze doświadczenie z Bogiem nie jest oparte na mglistym odczuciu. Istnieją solidne, filozoficzne, matematyczne i naukowe powody, by wierzyć, że to, czego Bóg dokonuje przez Ducha Świętego, jest prawdą. Tak więc wierzący mają nie tylko zbiór zewnętrznych dowodów, ale także wewnętrzne potwierdzenie Ducha Świętego. Powtórzę to. Mamy nie tylko zbiór przekonujących argumentów, wskazujących właściwy kierunek, ale także wewnętrzne potwierdzenie, kiedy Duch Święty mieszka w nas. To On mówi nam, jesteś dzieckiem Bożym. W 2000-2001
Pod koniec XX wieku programiści z IBM usiłowali stworzyć komputer dość szybki, by wygrać w szachy z ówczesnym mistrzem świata. Nie udawało się im to, bo szachy nie są grą matematyczną, ale opartą na kreowaniu. Gra w szachy wymaga kreatywności, strategicznego myślenia, swobodnego przewidywania. Komputer, który pokonałby najlepszego szachistę świata, byłby doskonałą reklamą firmy. W końcu 1996 roku komputer Deep Blue wygrał po raz pierwszy partię szachów z Gary Kasparowem. Komputer był zbudowany z 32 węzłów liczących po 8 wyspecjalizowanych procesorów szachowych w każdym węźle. Nie przypominał zwykłego peceta, ale sporej wielkości dwudrzwiową szafę. Zanim doszło do wielkiego meczu, podczas którego komputer po raz pierwszy miał pokonać szachowego mistrza świata, David Gardner, jeden z programistów z Uniwersytetu Yale, uczestniczący w programowaniu Deep Blue, wziął udział wraz z innymi w konferencji prasowej. Podczas konferencji jeden z dziennikarzy zadał pytanie, kiedy komputery staną się tak inteligentne, iż posiądą umysł porównywalny z umysłem człowieka. Gellertner odpowiedział, to się nigdy nie stanie. Następnie wyjaśnił, myśl o tym, że Deep Blue posiada umysł, jest absurdalna. Jak rzecz, która niczego nie pragnie, niczego się nie boi, niczym się nie cieszy, niczego nie potrzebuje i o nic nie troszczy, może mieć umysł? Maszyna może wygrać w szachy, ale nie dlatego, że tego chce. Nie cieszy się, kiedy wygrywa, ani nie smuci, kiedy przegrywa. Niczego nie planuje po pokonaniu Kasparowa i nigdy nie umówi się na randkę z żadną Deep Pink. Komputerowi nie zależy na szachach ani na niczym innym. Gra w szachy z takiego samego powodu, z jakiego kalkulator dodaje liczby, a toster opieka chleb, bo jest maszyną zbudowaną w określonym celu. Deep Blue jest tylko maszyną. Nie ma umysłu, tak samo jak gliniana doniczka. Komputery, takie jak je znamy, nigdy nie będą miały umysłu. Bez względu na to, jakie zdumiewające funkcje zostaną im zaimplementowane, w głębi będą zawsze tym samym absolutnym zerem. Zauważcie, co chciał przez to powiedzieć. Tym, co czyni umysł szczególnym, co czyni umysł umysłem, jest poczucie jaźni, poczucie tożsamości, pragnienia, marzenia, nadzieje, ambicje. Komputer jest zbudowany przez umysły ludzi, którzy umieszczają w nim informacje, zaś jedynym znanym źródłem informacji jest inteligencja. Gellertner mówi, że komputer nigdy nie będzie miał poczucia jaźni, poczucia własnej tożsamości w szerszym świecie i wszechświecie. Nie będzie zdolny odczuwać marzeń, nadziei, pragnień, ani nawet się zakochać. To tylko maszyna programowana przez człowieka. Potrafi wykonywać bardzo złożone i trudne zadania, ale nie ma jaźni. Gellertner w jednym ze swoich artykułów stwierdził później, że gdyby człowiek mógł skonstruować maszynę posiadającą jaźń, to musiałaby być ona dokładną repliką ludzkiego mózgu. Mózg jest tak złożony, tak skomplikowany, tak zdumiewający w swoim działaniu. Jest fizycznym organem generującym poczucie jaźni osoby, która miłuje, ma dzieci, ma nadzieje i marzenia i pragnienia. To właśnie wskazywał Einstein. Na pewno jest to wieczną tajemnicą. Nie samo to, że istnieje zdumiewający i złożony wszechświat, ale to, że istnieją umysły zdolne go pojmować. Ostatni dowód to obowiązek. Mówiliśmy o czasie, życiu, umyśle, więc pozostał nam obowiązek. Pojęcie obowiązku wiąże się z pojęciem powinności i odpowiedzialności, które mówią nam, że powinniśmy coś zrobić, albo jesteśmy za coś odpowiedzialni. Zwróćcie uwagę na fragment listu Johna Haleya, byłego dyrektora Amnesty International. W jednym ze swoich listów, w których prosił o dofinansowanie jego organizacji, napisał: piszę do was dzisiaj, bo wierzę, że podzielacie moją wiarę w autentyczne moralne absoluty. W przypadku tortur, morderstw w majestacie prawa czy tajemniczych zniknięć osób niewygodnych dla władz nie istnieje mniejsze zło. Są to odrażające przestępstwa popełniane przeciwko nam wszystkim.
Helaj apeluje tu do poczucia obowiązku opartego na poczuciu przyzwoitości i ludzkiej godności. Zakłada, i to słusznie, że każdy odczuwa zasadniczo tak samo pewne moralne absoluty. Na przykład wierzę, że zawsze jest złem torturowanie dzieci. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której usprawiedliwione czy akceptowalne byłoby torturowanie dziecka. Tak więc dla mnie torturowanie dzieci jest absolutnym moralnym złem w każdych okolicznościach i w każdej sytuacji. Jest tak dlatego, że wierzę, iż dzieci zostały stworzone na obraz Boga, a więc moralną obrzydliwością zarówno wobec dziecka, jak i wobec jego rodziny, a także wobec jego stwórcy jest traktowanie go w ten sposób. To samo myślę o torturowaniu dorosłych. Wierzę w moralne absoluty, bo wierzę w Boga, który obdarza każdego człowieka niepojętym potencjałem oraz nadaje jego istnieniu nadzwyczajne znaczenie i sens. Gdybym był ateistą, mógłbym jedynie powiedzieć: sądzę, że nie powinno się torturować dzieci. Gdyby ktoś inny powiedział: a ja sądzę, że należy to czynić, mielibyśmy impas, nie mając nic wyższego czy większego, do czego moglibyśmy się odwołać. Pozostałyby nam dwa sprzeczne poglądy. Ty mówisz kartofel, a ja ziemniak. Ty mówisz torturować, a ja nie torturować. Słowo przeciwko słowu. Jednak pojęcie obowiązku, zakładające, że pewne rzeczy należy czynić, a innych nie należy czynić, wyraźnie sugeruje, iż istnieje jakieś moralne zobowiązanie we wszechświecie, jakieś moralne wymagania. Chodzi nie tylko o poglądy i preferencje, ale o zasady. Fiodor Dostojewski w powieści Bracia Karamazow napisał, że jeśli Bóg nie istnieje, to wszystko wolno. I miał rację. Jeśli nie ma Boga, kto może się sprzeciwiać innym i twierdzić, że czegoś nie powinni robić, a coś innego powinni robić? Kto miałby o tym decydować? Te cztery dowody – czas, życie, umysł i obowiązek – prowadzą nas wprost na próg wiary i dają dobre powody, by wierzyć. Jednak fascynujące jest to, że Biblia obiecuje nam więcej niż wiarę. Jest coś więcej niż zewnętrzne dowody wskazujące na istnienie Boga. Czy mamy zatem coś lepszego niż Richard Dawkins i jego neoateiści, którzy wypisują na autobusach: Bóg prawdopodobnie nie istnieje? Czy możemy jedynie powiedzieć: Bóg prawdopodobnie istnieje? Oni są w 96% na nie, a my w 96% na tak. O nie! Bóg przerywa całą tę dyskusję i mówi: ja przeniosę was ze sfery ledwie wierzenia na podstawie zewnętrznych dowodów. Poślę mojego ducha, który zamieszka w was i wraz z waszym duchem będzie świadczył, abyście wiedzieli, że jesteście moimi dziećmi. Zatem na pytanie, czy Bóg istnieje, możemy odpowiedzieć tak i możecie to wiedzieć z całą pewnością. Jeśli poprosicie Boga, by dał wam Ducha Świętego, przyjmiecie Jezusa jako swojego Zbawiciela i zapragniecie, by Bóg się wam objawił, zewnętrzne dowody przemówią do was z jeszcze większą siłą, kiedy połączą się z wewnętrznym potwierdzeniem, które Jezus wam obiecał. On będzie z wami i zamieszka w was.